Witam ponownie na moim kanale. Pewnie jesteś tutaj osobą, która czegoś szuka, ale nie może tego znaleźć w oficjalnych mediach. Dlatego są to tutaj alternatywne media, prawdziwe media. Więc zobaczymy za chwileczkę coś ciekawego, co wniesie jakąś zmianę w ten kanał. A po jakiejś godzinie oglądania tego materiału przeniesiemy się w zieloną przestrzeń, w taki park narodowy. Zielona przestrzeń, gdzie tam wam pokażę wiele ciekawych rzeczy i wiele wam rzeczy ciekawych też powiem. Także zapraszam do oglądania. No i jedziemy z tematem. Witam wszystkich tutaj na, po jakimś czasie nieobecności tutaj na kanale, do czego chciałem właśnie nawiązać. No, widzicie, ten cały internet, to wszystko na tym teraz to polega, na tym się to kręci. No, niektórzy idą tą drogą, myślą, że jakby tego nie było, no to byłaby po prostu klapa, zero komunikacji. No i tak alternatywnie właśnie wpadłem, co by tu zrobić, aby wymyśleć jakieś alternatywne źródła komunikacji. Tak, jest to właśnie radio, CB radio, fale radiowe, takie coś, proszę bardzo, do czego wszystkich zachęcam. No, przez tą całą sytuację, co się teraz to wydarzyło od kilku miesięcy, co by było, gdyby nam internet wyłączyli. Dlatego no, jest to coś takiego alternatywnego, do czego wszystkich zachęcam. Też się za bardzo tak na tym nie znam, dopiero to teraz tak czaję, o co chodzi, te wszystkie częstotliwości. No i co, no zapraszam teraz na przegląd radiowego spektrum tutaj. No jest to też taki sprzęt, konfiguracja, na której się za bardzo nie znam, wiecie, nie? Ludzie, którzy siedzą w krótkofalarstwie wiele lat, dlatego tu też, jeżeli ktoś się zna na tym, proszę o pomoc. No i co, no jest tutaj ten Siegu, znane radio, bardzo polecane. No i na jakiej w ogóle to konfiguracji tutaj działa, pokażę wam, jak wyjdę tutaj w zasadzie zewnątrz. Jest to długa antena liniowa, wygląda to tak, proszę bardzo. Jest to tak zwany balun. No ile ten kabel będzie miał? Z jakieś 60 metrów, 40. No jest to Anglia tutaj. Właśnie badamy zasięgi, jakie są, jak to w ogóle działa. Jest to wszystko tutaj testowe. Wiem, że to się tak w zasadzie nie powinno tutaj instalować. No jest to długi kabel, na izolatorze jest to zrobione. Nie patrzcie tutaj na te rurki tutaj, bo to jest tylko taka prowizorka. Wiem, że ten kabel w zasadzie nie powinien być tak horyzontalnie, tylko bardziej być może pionowo do tego, to w stosunku do ziemi, do gruntu. No nie, w zasadzie tak leci tutaj, jak widać. Lokacja, no lokacja to jest Dartmoor, to jest Anglia tutaj. Dartmoor między Plymouth a Exeter. No i w jakieś tutaj takie miejsce prowizorycznie tu gdzieś wjechałem na tym wzgórzu, żeby jakieś zasięgi łapało lepsze. Ja wiem, że to jest taka prowizorka, prawdopodobnie to też tak nie powinno być.
także nie znam się na tym. No i wygląda to tak. Też ten kabel chyba nie jest odpowiedni, bo on powinien być ekranowany. To tak zwany ten feder, nie? Tak jak to tam nazywają. No jest to transserwicer od 0,5 MHz do 30 MHz. Coś tu łapie bardzo skromnie na tej antenie. Jeżeli ktoś się zna, właśnie jak to jest, czy bo ten transserwicer ma wbudowany tuner, ale też jest tutaj na tym balunie. Też jest coś w rodzaju tego ferytu, nie tego krążka tam, który też w zasadzie pełni tą funkcję jakby tam tunera, dopasowania tego. I czy się ktoś na przykład zna, jak to dopasować, żeby to grało po prostu idealnie. Wiem, że antena jest prawdopodobnie no, nieodpowiednio ułożona. Ona powinna być jakoś tam pionowo, czy jakoś tak bardziej do góry, no ale widzicie, to nie ma możliwości, żeby to tak działało. No i działa to tak, jak działa. Może jakiś przegląd spektrum radiowego. Wiadomo, że trzeba mieć licencję na to, tak zwany ten swój numer rozpoznawczy, znak. No teraz jest tutaj cisza. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. No ktoś tu z Ameryki nadaje, że takie w ogóle zasięgi tutaj łapie. Tutaj robią prawdopodobnie TDX wywoławcze zawody, nie wiem jak się to tam nazywa, z tego co tam wiem, a jeżeli już to no, nie mam takiej wiedzy, aby wam coś więcej na ten temat powiedzieć i proponuję, aby zrobić jakiś research na YouTube, tam się więcej na ten temat dowiecie. Zobaczmy, co tam dalej gdzieś się dzieje. November 3 alpha from the Oscar November 3 alpha from the
Proszę bardzo, jakaś jest telegrafia. To jest dopiero czarna magia. Pomyślcie, że ludzie bez internetu się czymś takim porozumiewają. Wiem, że to jest bardziej skomplikowane technicznie. No, ludzie w zasadzie się szkolą latami, testują te różne anteny, tak jak tam widzimy na tych nagraniach. CB Radio Polska na przykład, jak się wpisze, tam wyskoczą wam filmy. Część tych linków tam, to co tam znam, to wam to dam, to jest w opisie filmu będzie. Także też pozdrowienia dla wszystkich tutaj krótkofalowców. Warto tą ideę rozwijać i no, do tego zachęcam. Także zobaczcie, tu no, do tego nie trzeba żadnych abonamentów, żadnych Facebooków, żadnych WhatsAppów nie trzeba. Jest to po prostu, no, żadnych przewodów, kabli nie trzeba. Zobaczcie, nie. Zwykły, prosty banał. Akumulator tutaj jest. Taki akumulator można ze słońca, z solarów podładować. Także to jest coś alternatywnego wobec tego, jak ludzie siedzą godzinami na tych internetach, na tych Instagramach i nie jest powiedziane, że to będzie wiecznie trwało. Także zobaczmy dalej, co tam jest. Do usłyszenia. No jest to tutaj to pasmo 14 MHz, już 13 w zasadzie, ale wejdźmy do góry. Tu jakieś transmisje zakodowane, zaszyfrowane. No człowiek by tu w zasadzie, człowiek wyjechał jako teraz... W zasadzie cały dzień spędziłem tu na patrzeniu tego. Także to jest też... godziny lecą, ale to tak wciąga, że człowiek odczuwa to, jakby to była godzina, także... Bardzo ciekawa sprawa dla spędzenia wolnego czasu. Część tych transmisji jest nieczytelna. No bo jest to prawdopodobnie ograniczenie tej anteny. Czyli ktoś tutaj... To są właśnie te znaki wywoławcze, co warto mieć. Zapisać się na kurs, więcej rzeczy się dowiadywać w internecie.
Charlie Echo. Number 8, thank you, Echo Delta 9, Echo Delta 9, Echo Delta 9, bravo, contact. Bang Alpha 3, Delta Foxtrot 59, Charlie Echo. Number 4, thank you, Echo Delta 9, bravo. No jak widać, jest to bardzo wciągające. Człowiek tu może godzinami patrzeć tych częstotliwości, przeszukiwać. Można zmieniać lokację samochodem z różnych punktów, można różne anteny testować. Także też nie znam się na tych antenach. No ale myślę, że też to, co teraz widzicie, chciałbym to jakieś coś nowego wnieść w ten kanał. Tutaj coś takiego ciekawego, bardziej praktycznego pokazać tutaj wszystkim. Będziemy testowali jakieś anteny, także zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało z tymi sprzętami w różnych miejscach, bo tu wiadomo, no, po Anglii można się jakoś tak mobilnie przemieszczać. Okolice Devon, okolice Penzance, północna Anglia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będą prawdopodobnie może jakieś ten przeglądy spektrum z różnych lokacji, tylko to jest jeszcze kwestia anteny. Też na przykład, jeżeli ktoś się zna na tym, poproszę tam w komentarzu, jaka antena do tego, co, jak to w ogóle, jak to ugryźć, jak to się je, bo to wiem, że ludzie się znają na tym. Krótkofalowcy tutaj, fachowcy siedzą w temacie. Także internet nam jest niepotrzebny. Co to będzie, jak internet wyłączą? Także no, zachęcam do tego. Co to będzie, jak prądu nie będzie? Zobaczcie, jakie dziwne się rzeczy się dzieją na świecie. Co mówi ten jasnowidz Krzysztof Jackowski? Wszystko to, co gościu mówi, wszystko się sprawdza od A do Z. Też za bardzo dużo nie chcę mówić, no bo no żeby mu kanał nie zamknął. Też polecam, tam zachęcam wszystkich, żeby kopiować tego jego filmy. Skopiujcie te filmy, pokażcie je komuś za 20 lat. Zobaczcie, co się teraz dzieje z ludźmi, jak no ludzie są ogłupieni, nie? W jakim kierunku to wszystko idzie. Dlatego tutaj teraz wnoszę jakąś alternatywę w ten kanał YouTube. Tutaj w ten... No i będziemy dalej tu jakieś ciekawe rzeczy pokazywali. Cóż, jeszcze zobaczymy przegląd spektrum radiowego dalej. Weźmy teraz na... Wiem, że to tutaj nie odbiera. Czyli to jest na band CB radio. Na przykład jest częstotliwość, to jest 28 MHz, czyli to jest pasmo 10 metrów. Ale no tutaj akurat w tym ustawieniu, w tym setupie to nie działa nic. Prawdopodobnie to jest antena tutaj. Niedopasowana. Jak się ta antena, co to jest? To jest long wire, tak? Long wire, z tego, co tam było pokazane. Też może to pasmo 10 metrów
jak są tutaj te wzniesienia, to to za bardzo no tu mi tutaj nie. Jedynie tam na tym 14 MHz coś tam było ciekawego słychać. Wiem, że tutaj tuner skoczył, coś się tutaj dzieje, bo jest tutaj taki autotuner, ale jak to działa, co to działa, no także też proszę tutaj mi wybaczyć za nieznajomość sprzętu. No i tak, teraz się będzie kończyło pasmo 10 metrów, 28 MHz, a teraz wchodzimy w pasmo krótkofalarskie, znaczy te, to są CB radia, tak? Od 28 niżej do 20, czyli pasmo 27 MHz. Wiem, że na przykład, że przy tym setupie próbowałem gdzieś innej lokacji coś tam łapało, jakieś CB radia, nie wiem. Jacyś kierowcy, jacyś ludzie, co między sobą gadają. Czy ktoś na przykład jeszcze, jak ktoś się na tym zna, dlaczego jest takie szumienie, takie przeskakiwanie? Takie puchnięcia, z czego to się bierze, co to jest? Być może to radio jest źle skonfigurowane, być może to jest antena, albo po prostu no, tak się to dzieje. Ale jeżdżąc tutaj po Dartmoor, gdzieś tam niżej, to złapałem coś na tym, na 27 MHz, ale teraz tutaj w tej lokacji nic nie ma. Także... Telegrafia. Jakiś dziwny ciągły sygnał. Dobrze, kończymy. Dziękuję za obejrzenie tego nagrania. I jeszcze tutaj zobaczymy przegląd jakiegoś tam spektrum z innej lokacji. Dziękuję za obejrzenie tego nagrania. Jak coś tam poproszę o komentarze, jakieś naprowadzenie, jeśli może coś źle powiedziałem, bo się na tym nie znam. A na pewno są osoby, które są profesjonalistami w tym kierunku krótkofalarstwo. To też zachęcam tutaj do komentarzy. No i zachęcam do subskrypcji tego kanału i to tyle. Thank you.
Quante, ZQ Quante, Echo America 9, Papa Delta, Echo America 9. Delta.
Víctor Concurso. Víctor de la Potencia. ¿Cuál va a ir? El transporte al Víctor, ¿cuál va a ser? Un Bajío. Call again.
tenéis este audio de ese mismo día, la zona mixta, el día que ascienden después de meter 15 goles, y ojo, llevaba ya un año en Cádiz, y esta es la pregunta y la respuesta que da. Mai simplu, dai dintr-una în toate www.astero.ro și din el dai în toate. Meters as tall as a building with 17 or 18 stories, which was more women should also be encouraged and supported to watch Checkpoint FM. Uno más, ¿no? One, ¿tú le recuerdas alguno? Alguno un poquito más tarde. No, no, pero Romania în limba ta. Radio România.
Moraz Jutro. Do czarpy do czarpy. Thank you.
Witam Państwa. Zabieram Was tutaj na krótką wycieczkę. Jesteśmy w Dartmoor. Dartmoor jest to narodowy park angielski. No i zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Tutaj to z tej strony dosyć duża, wielka rzeka. Momentami głęboka, ale myślę, że nasza pływka jakowo jest perfekcyjna. O, zobaczcie, tutaj takie coś. No jak tu będzie głęboko, ze 2 metry. Ta rzeka jest czerwona. Dlaczego jest czerwona? Ponieważ te skały tutaj zawierają dużo metali ciężkich i podobno stąd jest tutaj kolor taki metaliczny tej rzeki. No ale chodźmy dalej, idziemy zobaczyć, jak tam dalej wygląda. Zobaczmy, jak się to tutaj prezentuje dalej. No, widoki są bardzo ciekawe, spektakularne. No, widać tutaj to takie charakterystyczne zabarwienie. Widoki piękne, na relaks. O, tam jest jakiś dalej większy wodospad, no to pójdziemy tam zobaczyć teraz. Chyba tędy droga. Albo tędy droga. Chyba za bardzo się tu nie da przejść. Tutaj już szum zniknął, a zaczynają się w tle pojawiać odgłosy lasu. O, proszę bardzo, widoki jak w bajce. Zobaczcie na te kamienie takie porośnięte, poukładane. Jak na jakichś filmach to wygląda. No właśnie to ma do tego do siebie, że angielska przyroda jest bardzo oryginalna, unikatowa, ale myślę, że polska chyba jest lepsza. Bardziej taka oryginalna, choć każdy zakątek na świecie ma swoje jakieś ciekawe miejsce. Zobaczcie, ile te kamienie tutaj lat są, jak to jest porośnięte. Proszę bardzo, tu jakieś drzewa stare. No i tak to wygląda. Tak zwany spontan wypad samochodu. Tam jest wszystko zagrodzone, ale myślę, że jakoś się da tam obejść. No generalnie są tutaj spływy kajakowe. Czy ktoś ma kajak, można sobie wziąć. Albo można sobie wziąć też life jacket. Wiecie, ta kamizelka taka i się
puścić je z nurtem rzeki. No i gdzie my zajdziemy, sam nawet nie wiem. No ale zobaczmy. No to nagranie nagrałem tak jako taki przerywnik wobec tych takich negatywnych informacji wszędzie w tych mediach. Widzicie, co pokazują, no to jest nienormalne, nie? No ale to jest też z drugiej strony kolej rzeczy, jeżeli ktoś patrzy te sprawy tam, typu ten nowy porządek świata. Jeżeli ktoś to zna 10 lat, 15 lat, w zasadzie tak ten kanał tam powstał, coś tam kiedyś zacząłem na samym początku, przypadkowo. No. Do dzisiaj ten kanał tu jest, to, co go oglądacie. Tam nie chodzi mi o funkcję jakiejś monetyzacji czy coś, to są wszystko głupoty. No i to, co było 10 lat temu, no to wszystko się to teraz, jak widzicie, kolej rzeczy generuje, klaruje się. Tylko teraz tak, czy my tam damy rady zajść? Tego nie wiem. Rzeka gdzieś jest tam w tle. No jest planowany krach systemu, upadek systemu. Widzicie, jak to wszystko jest nakręcone sztucznie. Wszystko sztucznie zrobione, zaplanowane. To już było zaplanowane 10 lat temu, a gdzie wcześniej? No ale póki co niektórzy ludzie teraz przejrzeli na oczy i widzicie, co jest, niby tu zamykają, że z biznesy wszystkie na świecie, niby że pretekst. O, zobaczcie tutaj, jaki fantastyczny murek, takie okrągłe kamienie porośnięte, ma to dużo lat na pewno. Że tak w przerwie mówiąc. Trochę tu wygląda jak na Blair Witch Project. Taki jakiś klimat, sceneria. Także system jest pomału wyłączany, no chcą cały ten system skasować. Posługują się ludźmi, na przykład to, co się dzieje w Ameryce. Ci ludzie, którzy tam no, demolują te sklepy, niszczą te całe biznesy. Niszczą te pomniki tego starego systemu. Także ci ludzie z góry posługują się tymi innymi ludźmi, którzy tam robią te zamieszki, no do zniszczenia, zamazania historii. Za 20 lat nikt nic nie będzie wiedział, że gdzie, co, jakie pomniki, jaki tam pomnik Waszyngtona, gdzie to. Ale fantastyczny mur, jaki widok. O, cieszę się, że się to mogę z Wami podzielić takimi widokami. Widzicie, całe to pokolenie, wprowadzanie tej propagandy, tej, że tak powiem, tęczowej propagandy, o. Widzicie, do tego stopnia, że tu nawet człowiek słów nie może używać, że mu jakiś kanał nie zamknęli, kurde. Co to jest? Fakt, że jest wypuszczona zaraza, coś jest. No, jest to... Jest to narzędzie specjalnie zrobione, żeby dalej świat popchać do przodu. A może ludzie to, co teraz mają, te no, objawy tego tam, nie wszyscy, niektórzy mają, niektórzy nie, to będzie tak, że to zniknie po 3 latach.
Tak mówił ten jasnowidz Jackowski, że to wszystko to jest, widzicie, nie? Co mówi Jackowski, co, że no pieniądz traci wartość. Jak ktoś coś ma, nieruchomości, jakieś coś co jest namacalne, całe te kryptowaluty, wszystko, widzicie, jak to. No ale też o czym my tu mówimy, jak część ludzi w Polsce, no i na całym świecie żyje z dnia na dzień, nie? Także może z drugiej strony jest to skierowane do tych ludzi super bogatych, zamożnych, no, że nim się świat zawali, też nie kombinują, nie gdzieś coś. O, proszę bardzo, rzeka. Chodźcie tutaj zobaczyć, patrzcie się, jaka ładna rzeka. Ten mur, ile tu musi mieć lat. Pewnie to była jakaś stara zapora tutaj. Zobaczcie. Tu jakaś dziura, jakiś most może tu był kiedyś jakiś. Fantastyczne miejsce. Prawie jak w Polsce, nie? No jak w Polsce nad rzekami tam takimi lokalnymi. No i ta woda ma taki kolor. To znaczy ona ma jeszcze bardziej żółty. Tutaj nie wiem jak to na tym wideo wygląda, że jest. Proszę bardzo, tam jest jakaś taka płyta do opalania. Da się zoom zrobić? Da. O, proszę bardzo, tam sobie można leżeć cały dzień. Takie mamy tutaj piękne widoki. Zobaczcie na te głazy duże. Jaka rzeka, jaka to jest siła, że to wyrwie takie kamienie. Jak to jest? Nieujarzmiona energia. Wolna energia. No idziemy dalej. Także no widzicie, cały ten świat finansjery, ale no ci ludzie to też miliardy zainwestowali w to, żeby ten system wyłączyć, wygasić. Jak na przykład w takiej Anglii urzędy pocztowe, no, jest duże miasto, jakieś Plymouth czy jakiś Penzance, powiedzmy, duże, nieduże, i tam jest urząd pocztowy wyłączony do o godzinie 11, poczta zamknięta, to jest jakaś paranoja chora, nie? Czyli cała komunikacja, całe zablokowane. Jedynie to tam, to co to działa, internet jakiś. Choć podobno pomału te sklepy startują. No ale mniejsza z tym. To jest wszystko kolej rzeczy. Jeżeli się tak dzieje, to znaczy, że się tak musi dziać i że tak jest. Także ten system się, no, na waszych oczach się rozlatuje. Traci sens. Ci ludzie, którzy się tam pogrążyli, jeszcze bardziej w tęczową kupę idą dalej. No, dużo ludzi też przez to może zrozumiało, o co chodzi. Bardziej jakoś trzeźwo myśli, zastanawia się, no, że faktycznie te teorie dziwnej treści to nie takie głupoty. Może dużo rzeczy się sprawdza. Widzicie ten cały Morawiecki, nie, ten cały tam, ta cała tam agenda. Sam wam powiedział, że to jest nowy porządek świata się wyłania. Także ci ludzie, którzy to tam wątpili, no to teraz
się to dzieje faktycznie i ci ludzie coś tam ujrzeli, tą rzeczywistość, tą drugą. Kto by to pomyślał, wycofanie gotówki, że gdzie, jak, co, nie? Teraz już nawet nie trzeba ludziom mówić masek, że nie trzeba, ale ludzie nawet sami maski zakładają. Maski noszą. Starsi ludzie w samochodach pozamykani. Masek nie trzeba, ale w maskach. Niektórych jara, nie? Wiecie, moda. Lubią to. Kolorowe wzorki, tęczowe maski. Co się z tymi ludźmi dzieje? No ale też ludzie są, no, zastraszeni, widzicie. Jak co telewizja potrafi zmanipulować. No tu była jakaś stara kładka, a tam jest druga część tej rzeki, czyli wygląda to. O, zobaczcie, tam dalej też rzeka tam płynie. To jest jakby taka wyspa tutaj. Sorry, że tutaj urwałem z tematu, zszedłem. Jak tutaj ludzi wkręcili w to wszystko. No niezła miejscowa, można tutaj iść. Tu jest chyba głębiej. Zobaczmy tutaj. No fantastyczne miejsce. No ile tu będzie głęboko? Ze 2 metry tak miejscowo, jak to spokojnie płynie. Takie czarne wygląda, groźne. No ale to nie jest groźne. To jest taki klimat, taki jak to ktoś tam mówił, mamy taki klimat. Bo taki mamy klimat. Także też co tam mówił nasz, no, Krzysztof Jaskowski, że to wszystko może zostać wyłączone, zgaszone, cały ten system. W razie na przykład już jakichś ekstremalnych rzeczy, jak są procedury w prowadzeniu stanu W, wiecie, nie będę mówił. No to jest prąd wyłączany, wszystko, mogą internet wyłączyć, prąd elektryczny, wodę zakręcić w jakichś większych miastach. Pomyślcie, że WhatsAppów może nie być, internetów, problem z dostawą elektryczności. To jest sztucznie wygenerowane, ale pomyślcie na przykład, że mogą być jakieś naturalne żywioły, jakieś trzęsienie ziemi czy coś w tym stylu, czy jakieś powodzie gdzieś tam w Wietnamie. Słyszeliście to? Zalało setki tysięcy hektarów ryżu i pola ryżowe zostały zniszczone. Metodą naturalną, bez ingerencji człowieka. Te całe powodzie, czy jakieś nagłe spadki temperatury. Przyjdzie i nie ma, nie? Tak jak w Polsce było, jakiś tam huragan szalał. W tamtym to roku było 40 hektarów lasu. Zostało położone. Albo teraz gdzieś w okolicach południowej Polski. Gdzieś tam chyba na Podbeskidziu, że no, dachy pozrywało, budynki. Także widzicie, to się takie stopniowe tutaj dzieje. I trzeba brać to pod uwagę, że nie wolno na systemowi polegać, bo ten system nas okłamuje, cygani. No i ci wszyscy, że tak to powiem, marionetkowi aktorzy w telewizji. Tak, marionetkowi aktorzy, no, to jest ich taka rola. Muszą po prostu to robić, no, ktoś to musi robić, a my ich tak nazywamy i właśnie oni są tym. No, sterują tym wszystkim, dostają przykazy z góry, a później znikną. Nikt za nic nie będzie odpowiedzialny. No i co dalej, nie?
Może będzie taka opcja, że będzie się trzeba odnaleźć w nowej rzeczywistości. Bez kart bankomatowych, bez prądu, bez elektryczności. Na przykład w takim miejscu jak taki las. Albo najlepiej może ewakuować się do takiego miejsca bezpiecznego, jakim właśnie jest las, który tutaj na przykład widać przykładowo. Dlatego warto mieć jakieś survival skills, szkoła przetrwania, te rzeczy, podstawowe rzeczy. Być przygotowany na tą czarną godzinę. Umiejętność rozpalania ogniska, umiejętność komunikacji, CB radio, takie rzeczy. Budowanie jakichś schronień, jakichś szałasów. Nie mówiąc już, a raczej mówiąc, i to dużo do powiedzenia, o technikach przechowywania żywności. Skończą się sklepy, pozamykają sklepy, nie będzie sklepów. Albo może się coś takiego dziwnego stać, że się ludzie rzucą na sklepy i zostaną spustoszone, splądrowane. Widzieliście przykład, co się działo. Każdy z was to widział. Może to była jakaś taka malutka próbka. Test tego, jak się ludzie zachowają. A później wszystko zrobić z wami, z nami. To, co powiedzą, do takiej muzyki ludzie będą tańczyli. Tak na przykład zakładanie maseczek tych dziwnych. O, zobaczcie tutaj. Czekajcie trochę. Wejdę tutaj, o. Proszę bardzo, jaki widok. Nic, tylko odpoczywać cały dzień. Delikatny grill, delikatny ogień. Bezcenne klimaty. Ziemniaki z ogniska, masełko, sól. Coś na chłodno. To są bezcenne klimaty. Okej, idziemy dalej, nagrywamy. Ile pamięci starczy. Także jak widzicie, no... Ludzie są bezradni, nawet już no w dupie to mają, nie? Jakie przekręty z tymi maseczkami zrobili? Albo z respiratorami, jakie przekręty? Ci ludzie, marionetkowi aktorzy, prosto z oczy się z was śmieją, z nas, mnie, wszystkich. Mają za nic. A ludzie do tego przywykli nawet już jak posłuszne pieski. To się człowiek dziwił, że taki był gość z wąsikiem 70-80 lat temu. Wiecie, o czym mówię, że takie rzeczy robili. Jak to ludzie takie dzisiaj to samo jest. Dzisiaj ludzie się na wszystko zgadzają. Wszystko zrobią. Chcą zrezygnować ze swoich praw, ze swojej wolności na korzyść rzekomoj zakłamanej, oszukanej poczucie bezpieczeństwa. Okradnięcie z totalnej prywatności jesteście. Nie macie nic. Zobaczcie, wasze telefony, wszystko tam wysyłają informacje o tak zwanym tym zagrożeniu. Wiecie, o czym mówię. Czym jest instytucja Google? Google? W ogóle jest nie z tym samym, co kiedyś było, dlatego no...
myślę, że nie warto być zwolennikiem Google i przejść na jakąś inną platformę. Można na przykład taki telefon wyczyścić kompletnie i zamienić na anonimową platformę. Nazywa się to GrapheneOS. GrapheneOS, tam wpiszcie do tego, do DuckGo, do takiej alternatywnej wyszukiwarki. Bo niekoniecznie musi być to wyszukiwarka Google. I GrapheneOS instaluje się na telefon, czyści w ogóle, zrywa się jakikolwiek ślad to, czym jest G, a jest to zastąpione bardziej bezpiecznym systemem. GrapheneOS, jeżeli tam wejdziecie na specyfikację, tam macie podane, jakie to telefony są rekomendowane, jak się to robi. Takie telefony też są gotowe do tego na eBayu. No ale to wiadomo, nie każdego na to stać. Dlatego taki na przykład telefon już bezpieczny można startować od 500 zł. I go po prostu przerobić na inny telefon, że tak powiem. Zresztą nie mogę za bardzo mówić na ten temat, no bo wiecie, nie, to jest takie dziwne. Edward Snowden i te sprawy. O, mogę powiedzieć, telefon Edwarda Snowdena. Także wiele ludzi czeka w oczekiwaniu na kolejne wydarzenia, na to, co się tam ma wydarzyć. W zasadzie jesteśmy dalej już na etapie W. To się dzieje teraz. To jest W informacyjna. No ale dużo ludzi tego też nie dostrzega, nie rozumie tego tak i... i w swoim tak zwanym śnie. Cały ten minister Ash, naszy, ten dziwny gość, to jest, ale to jest już bezczelność. Czyż to takie wały porobili, przekręty, jak taki człowiek, czy ta telewizja tam, jak w ogóle ma śmiertelność jeszcze się pokazywać w telewizji, ludzi zastraszać, że takiego człowieka, nikt go tam, nie przekierował na inny tor, żeby sobie taki gość poszedł, do lasu, grzyby zbierać, a nie do telewizji takie rzeczy mówić. Minister marionetka. Także widzicie, jak się to wszystko tutaj układa, klaruje. No też ci ludzie, tak jak było w filmie Matrix, ci ludzie wszystko zrobią, aby ten system utrzymać, albo żeby wdrożyć nowy system, bo ten stary system to już jest jak ser szwajcarski, dziurawy. Także długo to nie pociągnie. A wyłania się nowy iluzoryczny system iluzyjnego pieniądza. Pieniądza niefizycznego, zapisanego jak kod magnetyczny w postaci zero jedynek impulsów na jakimś tam nośniku. To jest dopiero abstrakcja i w ogóle to nie ma pokrycia w złocie. Nic, po prostu, już, że tak powiem, z dupy wyprane, wyciągnięte. No tak to można nazwać. No i
i takie mamy tutaj widoki górskie. No jest to, może być to kwestia czasu, że pieniądz przestanie istnieć i człowiek tylko będzie miał to co masz w ręce, to co masz w reklamówce, to co masz schowane. To co masz przykitrane na czarną godzinę. Ci prezenterzy telewizyjni ci wam nie pomogą, absolutnie nie pomogą. Sami nie wiedzą, o co chodzi, a część tych prezenterów telewizyjnych sobie zdaje sprawę, że też jest sterowana. Na przykład taka Edyta Górniak, nie? Ma swoje zdanie też tam w tych mediach, się wypowiedziała na ten i na tamten temat, co myśli. I I don't give you fuck. Co się tutaj dzieje, to proszę państwa, co można zrobić dla siebie, aby na tym nie stracić? Nigdy na tym nie stracisz. Róbcie zapasy żywności, coś w tym stylu. Ja się taką żywność produkuję, jak się ją przechowuje. Ile na przykład człowiek potrzebuje czegoś, danych produktów, aby rok przeżyć? Ile to musi być? Wiadomo, że to musi być suche, że to musi być w jakichś hermetycznych warunkach, nie wiem, w jakiejś próżni zawaksowane, zawakumowane. Dużo jest takich produktów, do których tylko woda jest potrzebna. Woda, no i wiadomo, dodatki, smaki, przyprawy, nieprzyprawy. Cała technologia, albo cała technologia innego sortu, jak filiozowana żywność, suszona żywność. Nie jest to jakaś tam nowość. Jest to stara metoda i aczkolwiek specjalnie zamazana przed system, że ludzie nawet nie wiedzą, jak się to robi, jak to polega. Młodzi ludzie, wiecie, nie, są przeznaczeni. Wszystko gotowce w sklepie są. Albo jest też taka technologia wyparowania wody z produktu. Że woda znika w procesie jakiegoś tam obniżenia temperatury i ciśnienia. Tego typu żywność, na przykład tam astronauci, ludzie wysyłani w kosmos, jeżeli w ogóle byli w kosmosie, i to wszystko nie jest nagrywane na green screenie, całe te dziwne wyprawy na Księżyc, albo teraz nie wiadomo, nie, może to nagrywałem w jakimś studiu i pokazują, że wyleciał gdzieś tam w rakiecie, siedzi na orbicie, jest. Także dzisiaj technologią cyfrową można wszystko sfabrykować, ale to jest temat na osobne w ogóle, ten, na osobne pogaduszki. Także warto się zainteresować, jak się żywność przechowuje, jak się magazynuje, gdzie ją schować, nie wiem, jakieś beczki plastikowe. Gdzieś to hermetycznie w ziemi zakopać. Różne metody. Może sami pewnie znacie jeszcze takie, które ja nie powiedziałem, a wy wiecie na ten temat więcej, lub wasi znajomi, czy gdzieś tam po internetach, wasze rodziny i tak. I tak dalej, i tak dalej. Tak zwany outdoorowy survival. Bushcraft. Wystarczy, że wpiszecie tam w tego całego YouTube'a Bushcraft i tam zobaczycie goście, co z niczego robią coś.
od jakichś dziwnych prowizorycznych rzeczy do bardziej ciężej wykonywalnych, aczkolwiek wykonywalnych. No i też numer jeden jest komunikacja, bezprzewodowa komunikacja, radio, ham radio, transserwice, RCB radio. Na bardzo duże zasięgi można komunikację robić, warto się tym interesować, zapisać się do jakiegoś klubu, uzyskać ten tytuł, numer identyfikacyjny. Można to zrobić grupowo, z kimś jakieś zainteresowania robić, testować sprzęty, na jakie odległości ta komunikacja działa. Przyjdzie jakaś powódź i nie będzie nadajników, telefony, wszystko będzie hasta la vista. Być może, oby, może tego nie było, nie? No ale z drugiej strony jest to kolej rzeczy, że taka komunikacja się może przydać. Nie wiadomo, jak się to tutaj wydarzy, jak się to wszystko potoczy. W jakim kierunku to pójdzie ten system. Warto się też zainteresować, jak się hoduje, jak się warzywa robi. Proste rzeczy. Od tak banalnych rzeczy, że nie wiem, wertykalna hodowla roślin, warzyw, jakichś tam owoców. Lub banalne, proste. Zwykła skrzynka drewniana, dobra ziemia. Ziemniaki tam dajecie, ziemniaki wam rosną w skrzynkach. Tam wody się tylko dolewa, w odpowiednich warunkach to jest. Bardzo proste. A bo słyszeliście o czymś takim? Hodowla grzybów boczniaków. Grzyby boczniaki, takie duże wory to jest, to tam się robi cały proces tego dezynfekcji, żeby ten mikroby się tam nie przedostały, żeby to wyrosło w odpowiednich warunkach, w odpowiedniej wilgotności. Bardzo świetna sprawa. Żadna nie filozofia, warto się tym zainteresować, poszperać w internecie. Co to było? Jakiś tu był starszy potok. Z niczego robimy coś. Odcinamy się od sklepów. Też nie mówię, że się trzeba tam, wiadomo, no jakoś póki to jest, no niech jest. Bo też wiadomo, człowiek się musi napracować, aby coś wyprodukować, ale awaryjnie. Także dziwne rzeczy się dzieją. Polska ma być zostać sprzedana, stracić suwerenność, wiecie o tym. Albo taki Adolf Kudliński, ten cały tutaj preppers. Gościa chcą zamknąć do więzienia. Co takie rzeczy. Zobaczcie, jak to wszystko działa przeciwko ludziom. Tyle gość ma taką wiedzę, a tu taki człowiek jest i takie, no, jaja się robią. Także to z każdym mogą zrobić, ale to też ten system zaczyna sam siebie zjadać. Od już atakowania zwykłych ludzi, którzy tam działają w jakimś sensie pozytywnym, a robi się z nich, no, wariatów. Teraz musimy sprawdzić, w którym kierunku idziemy, czy nie. Czy idziemy przez Blair Witch Project las. A chodźmy tutaj, jakaś ścieżka jest. Las, który ma wiele obliczy. Ale to jest tylko las. Ja tu już wracamy z powrotem, idziemy. Nie siedźcie za dużo przed komputerami, nie spędzajcie czasu na Facebookach. Na Instagramach, to wszystko to jest gówno. Te WhatsAppy, te całe media społecznościowe.
Pomyślcie, że dzisiaj się logujecie na hasła, a w przyszłości będziecie się logowali na odcisk palca, albo nie wiem, skaner tęczówki, albo na takie elektroniczne ziarenko, które będziecie mieli w sobie. To ziarenko może być tak głęboko umieszczone gdzieś w waszej kości, że będzie je bardzo ciężko wyciągnąć. Także warto się pomału odzwyczajać od internetu. Bo jak dobrze wiecie, internet to jest bardzo duże uzależnienie. Psychiczne uzależnienie. Wirtualny świat. Ja wiem, że to jest wszystko tam fajne, ciekawe obrazki, ale pomyślcie i zadajcie sobie to pytanie, ile czasu spędzacie na zewnątrz, robiąc coś w fizycznym świecie, jak to, co tam klikacie, czy po tych dotykowych ekranach tam robicie. Gdzie jesteście? W którym wymiarze? W fizycznym świecie, czy takim? Także zobaczcie, dzisiaj nam wyrasta pokolenie Netflixa. Ci ludzie zatracają, nie mają takiej tej wiedzy. Nie wiedzą co było 20 lat temu, 30 lat temu. Kompletnie. Wszystko elektroniczne. Nie polegajcie na tym. Nie ufajcie temu. Absolutnie temu nie ufajcie. Jak możliwość, to się tego wystrzegajcie. No to wszystko to jest wiadomo, co to jest. Sztuczna inteligencja. Wygląda to atrakcyjnie, zajebiste to jest. No, uczenie maszynowe i tak dalej. Ale to jeszcze przyjdzie taki czas, że to się obróci przeciwko. Dzisiaj w zasadzie to już się obraca przeciwko, nie? Jak takie tak zwany algorytm. Na YouTube nie możecie powiedzieć, albo wam usuwają te filmy, czy coś. Wiecie, że coś tam nagrywacie, jakieś filmy w dobrej intencji dla wiele ludzi, ale... O, tutaj jacyś rywalowcy robią przeprawę. Jacyś tutaj turyści. Żeby tylko kleszcze nie zeżarły. No ale to jest właśnie spędzanie czasu w takim, to jest bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne, lepsze jak komputer. Na czym skończyłem? Na algorytmie. No, że sztuczna inteligencja już to wszystko dzisiaj kieruje tym i działa to przeciwko każdemu w zasadzie. Ile nagrań wideo poznikało, ile ciekawych rzeczy, że algorytmy to szufladkuje jako, już nie będę używał tych słów. No i takie kanały znikają, takie nagrania znikają, jakieś edukacyjne. Sam na przykład narzędzie Adblock przeciwko reklamom. Macie Adblocka, ok, dobra, ale Adblock, żebyście wiedzieli, jest to ogromne narzędzie cenzorskie. Dużo stron jest po prostu wyłączonych. Jeżeli co, to już musicie z tego, z VPN-a oglądać, wtedy te strony tam mają, jest dostęp. Całe to Google, widzicie. Szukacie czegoś, a tak naprawdę wam to tam za dużo nie pokażę, bo wszystko to jest opłacone reklamy, pierwsze 3-4 rekordy, 10 rekordów jest, a reszta jest zamazane, schowane, nie ma. Także też nie polegajcie na wyszukiwarce Google, szukacie alternatywne wyszukiwarki, albo najlepiej sobie robić jakąś listę swoich stron internetowych, zapisywać gdzieś. Dużo stron jest po prostu zrobione, są także niewidzialne są przez to. Jeżeli czegoś naprawdę chcecie, że tego szukacie, to jest to przed wami chowane.
No i takie to dziwne rzeczy się dzieją. A to co to tu jest? A to jest chyba ta plaża, tak? Zobaczcie, jakieś tutaj takie drzewo, jak nad morzem takie rośnie. A ostrość mnie łapie, ale mniejsza z tym. No jak w Polsce. No dobrze, że chociaż tutaj są takie klimaty jak w Polsce. Idziemy dalej. Co jeszcze mogę pozytywnie wam powiedzieć? Zachęcam was do wszystkich do uprawiania sportu. Samo dużo bieganie, ok, ale nie wszyscy mogą biegać. Wystarczy, że tylko chodzicie. Podczas chodzenia już zaczynacie spalać wszystko. Dużo chodzić, 2-3 godziny dziennie. Jeśli macie na to czas, jeśli w ogóle. Albo zrobić tak, że zrezygnować z jakiejś niewolniczej pracy, a więcej czasu spędzić na takie coś. Wymyślanie sobie jakichś sportów, jakieś skałki, jakieś siłownie. No siłownie to wiadomo, nie? Strongmeni te sprawy. No ale zresztą nie wiem, teraz chyba te siłownie to są pozamykane, bo no wiecie co, nie? Ale no, można sobie na przykład samemu siłownię w domu zrobić. Zresztą dużo polskich sportowców, dużo polskich strongmanów ma w domu siłownię na bank. Ekipy tak zwane. Można sobie prostą siłownię stworzyć, jakieś wiaderka betonem odlać, jakąś różną, zależy co, wyobraźnia, już zależy od waszej wyobraźni. No ale wystarczy samo chodzenie też. Podczas chodzenia już godziny, 2 godziny uruchamia wam się metabolizm, spalanie. Wystarczy na przykład, że człowiek chodzi pół godziny i no, zaczyna się pocić. A jeszcze jakaś mała górka, no to już jest gotowe, nie? Tym bardziej ludzie, którzy tam fajki palą. Nałogi, tak sprawy, te sprawy. Warto coś tam po prostu w tym kierunku zmienić. Także widzicie, polski marionetkowy, nie, to nie jest polski, sorry, przepraszam, udający, podszywający się, nie, bo ci ludzie mówią tam mówić w innych językach, oni się tylko tam posługują tym, udają, aha, zasłaniają się patriotyzmem, takie rzeczy, zasłaniają się tym i w ten sposób ludzi manipulują, że im pokazują, no i tacy ludzie stasi, no kurde, no że to tak jak kiedyś było, że to komuna tu, a to nie, to są wszystko, to są tylko plakietki, plakietki naszywki historii, która kiedyś była, a ci ludzie, którzy tą historię tam kiedyś tworzyli, Roman Dmowski, wiecie o co chodzi, to ci ludzie by to po prostu się w grobach teraz przewracają i na pewno by sobie nie życzyli, aby na przykład teraz są nowe paszporty, były drukowane ich wizerunki, postacie ludzi, którzy tworzyli historię kiedyś i teraz ci oszuści kłamcy marionetkowi rzekomo polscy drukują ich podobizny na dzisiejszych paszportach, jakichś identyfikacji, karteczkach jeszcze z elektronicznym chipem. Także to jest dopiero odwracanie kota ogonem.
Tam jeszcze jakoś jasno mówi ten Grzegorz Braun. Tam ci ludzie z tych środowisk też to już wiedzą, że to się już wszystko, grunty się spaliły pod nogami. W jakiś tam sposób możemy jeszcze ich przekazy usłyszeć na YouTubie. Ale to tylko jest jedno, wykasuje kanał, a ten zniknie i gotowe, nie ma, nie? Czy samo to teraz tęczowe pokolenie, to jest dopiero obkręt, obkręt mózgu. No i bardzo niebezpieczne jest to, że ci ludzie, te tęczowe tam kolorowe organizacje, oni myślą, że oni dobrze robią, że to jest prawidłowo, że znów ta druga strona jest, no, inna, lub nazywają tą stronę przeciwną, porównują do tego pana z wąsikiem tam, jakoś coś w tym stylu, czajcie, nie? Także zobaczcie, jak to jest w ogóle niebezpieczna ideologia. Jak ja miałem 20 lat czy 15 lat, zastanawiam się, jaką ideologię wymyślą teraz dla tego Netflixowego milenersów pokolenia, że jak to? To po prostu, no i tak to jak to teraz widać, tak to macie, tak to widzicie. Także zaplanowane wszystko dalej. Każdego dnia się pokazują jakieś nowości. Teraz idzie ta tak zwana druga fala. Co będą wydziwiali? O, ja cię kręcę, nie? Dopiero będzie schizia, co ludzi jak będą straszyli. Nie dajcie się tym zastraszyć tam. Aha, najlepsze jeszcze, proszę państwa, nie oglądamy tych telewizji. Cała telewizja to jest NLP. Jak zaczniesz, obejrzysz jakieś jedno wiadomości, zaczniesz, oni, te wiadomości są tak skonstruowane. Ta cała technologia 4K, tych telewizorów, to jest takie programowanie NLP, że wy zaczniecie myśleć tak, jak oni by chcieli, żebyście myśleli w ten sposób. Telewizory, w ogóle nie oglądajcie tego. Jakieś wiadomości czy coś pozytywnego. Coś, co w ogóle nie ma wspólnego z tym całym pieprzonym szambem. Wszystko to jest NLP, to jest programowanie umysłu. Po to, żebyście się bali, to jest ta generowanie tej energii. Kiedyś taki gość gadał, nie wiem kiedy, co to było, tam czytałem, że no był program, coś poważnego na temat całej tej technologii. I ta cała technologia 4K, te wielkie telewizory, wiecie co to tam macie, nie? Jest to specjalnie zrobione, aby ludzi programować. Czy dzieci takie oglądają, wiecie, cały dzień tam spędzają, te głupie bajki oglądają. W tych bajkach to tam są też dosyć niejasne, niesprecyzowane, dziwnej treści przekazy. Co robią teraz z dziećmi, jaką edukację? Edukację ci tam ludzie, nie? Tęczowa edukacja małych dzieci, o, tak to powiem. Na pewno jesteście tam dorosłymi rodzicami, czy coś macie swoje dzieci, to jest dopiero i na pewno sobie tego nie życzycie. Kiedyś to było nie do pomyślenia, teraz to jest zgroza. Lub ci ludzie tam, na te marionetki tamte wyżej, ci prezydenci, to wszystko. Całe, to, w czym ci ludzie siedzą po uszy, to dopiero tam. Co się na przykład dzieje, o, proszę bardzo, taki gość, ten Paweł Bednarz. Co się dzieje, no co, dzieci, nie, dzieci czy dorosłe, już tam półdorosłe, za granicę wyparowują, nie wiadomo, gdzie to, kto to, co to się z takimi młodymi ludźmi dzieje. W jakimś tam wieku dojrzewania, czy coś, nie ma wyparowane na licytacje, na czerwone dywany. Nikt tego nie kontroluje, ani nikt, nic. Temat tabu. Także dziwne rzeczy, to jest w ogóle oburzające. Jest to poruszane w jakichś tych alternatywnych mediach,
ale to tylko tyle, nie? Także ci cali, że tak powiem, tam strażnicy systemu czy strażnicy Matrixa, no są częścią tego i są też odpowiedzialni za to, że się dzieją tego typu elementy pajęczyny, dziwnej składanki, tych wielkich puzli, tego obrazu. Oni to tworzą, oni tym to kierują i są też za to odpowiedzialni, no ale część ludzi z nich wie, część ludzi z nich nie wie. Myśli, że robi dobrze i to w ten sposób działa. W ten sposób to działa. Ale pewnie za niedługo może nie będzie działało. Dobra, nasza wycieczka się kończy. Polecam Dartmoor, bardzo świetne miejsce do wypadów, jak i oczywiście numer jeden polskie lasy, sprywatyzowane. Wyobraźcie sobie, że to chcą, że nawet nie o tym nie będę mówił, to dopiero cyrk jest. No ale jeszcze są przestrzenie, że można się zainstalować. Gdzie to jesteśmy? Tutaj. Jeżeli ktoś by był, to jeszcze jest tutaj takie miejsce. Zaraz tu jest taka mapka. Także jak mieszkacie gdzieś w Devon, gdzieś tam, Konwal, polecam, to nie jest 2 godziny samochodem, czy ileś tam. Zależy, gdzie mieszkacie. Aha, coś tu widzę, szczury buszują w świetnikach. Jest. O, proszę bardzo. Nie, to była wiewiórka, myślałem, sorry, że to szczur. Tak na zakończenie pozytywne. Wiewiórka głodna i też chce jeść. Co to, że taki pstrąg? Co wy, to jest legenda. Nie ma tu już takich pstrągów. Choć kiedyś, nie wiem, kilka lat temu widziałem. Tu jest jeszcze mapka. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my są? Czy jak się to mówi? Kame są. Gdzie my są? No tutaj. Także w tym magicznym miejscu. Tu jakieś lokalne biznesy, atrakcje. Ale czekajcie, jeszcze wam coś pokażę, nie? A tu teraz jest to. Tak zwana psychojazda. Zaplanowana psychojazda. Proszę, zobaczcie. Psychoomany. Wszędzie mamy się bać. Nightmare. Uwaga, psychoomany. Zobaczcie to tutaj. Psychoschiza, psychoomany. Ajejej. A biedni ci ludzie. Także się nie zdawacie tutaj na to nakręcać. Ale tak jak widzieliście w Burmów. Teraz tu zdjęcie to zobaczycie. Albo kawałek urywek. Czekajcie, Burmów.
I no widzieliście teraz, nie? Że ludzie to mają w dupie. I też nie są tacy głupi. Żolu. Ludzie się zorientowało, ale te... nie wiem, rządy, nie rządy raczej to... Czekajcie, tu jest jeszcze tak z góry. No i tu może jakimś kajakiem, kilometrami się to tam ciągnie na dół, nie wiem ile to jest, kiedyś tu byłem. Niebo się robi już ciemne. Tutaj taki stary most, pomyślcie, ludzie to rękami zrobili. Betonu, cementu nie było, był lime się to nazywa. Tu jest taka zatoczka, że jak samochód przejeżdża, że... Takie bezpieczeństwo tu. Ale to nie takie mosty budowali, dopiero jakie mosty tu budowali, ale w jaki sposób to... Wszystko z tego takiego kamienia. Czekajcie, tu są takie te łuki. Tak jeszcze na koniec chciałem pokazać. Dobra. To tyle, proszę Państwa. Dzięki tu za obejrzenie tego nagrania. Dużo spacerujcie. Zdrowia się, odżywiajcie. I trenujcie survival. O, tyle powiem. Aha, jeszcze i za szybko samochodem nie jeździcie. Żeby samochodem za szybko nie jeździć i... I alkoholu za dużo nie picie. To na razie, pa.